24 godziny, 33 tysiące samochodów i niezliczona ilość pieszych. Tak wygląda rzeczywistość trasy łączącej Kraków z aglomeracją górnośląską. Niebawem się to zmieni. Właśnie ogłoszono przetarg na przebudowę drogi krajowej 94 w Olkuszu. Co dokładnie się zmieni, w materiale Magdy Sincewicz. Mieszkańcy od lat czekają na to, by na tej mocno uczęszczanej trasie wreszcie było bezpieczniej. Nie innego zdania są kierowcy, podróżujący zarówno w stronę stolicy Małopolski, jak i na Śląsk. To bardzo wymagająca inwestycja. Został ogłoszony przetarg. Wcześniej przetarg na wykonawstwo, wcześniej został przygotowany projekt. Zostało wydane pozwolenie na budowę, zezwolenie realizacji inwestycji drogowych. Dzięki temu po ogłoszeniu przetargu i jego rozstrzygnięciu będzie można przystąpić do realizacji trudnego zadania. Zadania, które co prawda obejmie zaledwie ponad 4 km drogi, jednak znacznie poprawi komfort jej użytkowników. Myślę, że może to by było dobre, no, bo jednak jest bardzo ruchliwa ta droga i mam nadzieję, że to będzie ku lepszemu, wiadomo, nie ta przebudowa tej drogi, tak? Żeby był lepszy dojazd i do Krakowa i w ogóle, no. Aby tak się stało, musi jednak upłynąć trochę czasu. Na przeprowadzenie wszystkich prac wykonawca będzie miał 24 miesiące, a do zrobienia jest wiele. Co istotne, oprócz poprawy parametrów samej drogi, w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu na skrzyżowaniu ulicy Rapsztyńskiej i Kościuszki z drogą krajową powstanie dwupoziomowy węzeł. Na odcinku Kraków-Bytom kierowcy pojadą bezkolizyjną jezdnią na poziomie minus 1, a ruch lokalny pozostanie na tym poziomie. Można powiedzieć, że to znacznie zwiększy przepustowość tego odcinka. Odcinka, gdzie prócz remontu ruchliwej drogi przebudowane zostanie także przejście dla pieszych. Pojawi się nad nim kładka, która połączy centrum z osiedlem Glinianki. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli odetchnąć z ulgą. No teraz już na pewno bez przerwy zablokowana, blokuje się co chwilę, jest duże natężenie ruchu. Także to rozwiązanie jest idealne. To nie jedyne inwestycje, które planowane są w Srebrnym Mieście. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na budowę stacji kolejowej i przebudowę dworca. Wszystko powinno być gotowe do 2025 roku.